Drodzy Państwo, temat, który mam zaprezentować, nie jest łatwy także i emocjonalnie. Niemniej jednak postaram się go w miarę kompleksowo przedstawić, zwłaszcza z tej racji, że to przedłożenie będzie dostępne w internecie w dalszych celach edukacyjnych. Dlatego też wymaga pewnego bardziej kompleksowego potraktowania i zakreślenia tej różnicy w możliwej syntezie z okresu lat, tych dekad PRL-u aż po rok 2017, 2020. Wiemy o tym, że w PRL-u dominowały deskryptywne koncepcje osoby, które obecnie mają już historyczne znaczenie, ale przez te wszystkie dekady funkcjonowania tamtych warunków społeczno-politycznych zdominowały i wpłynęły one nie tylko na rozumienie tej pozycji antropologicznej płodu ludzkiego i w kontekście również jego zwłok, ale także i na samorozumienie statusu osobowego. I dlatego też tą kluczową przesłanką statusu osobowego ludzkiego płodu w tym krajowym porządku prawnym w okresie PRL-u utożsamiano i łączono z dwoma kryteriami. Te dwa kryteria były ściśle ze sobą zespolone. Z odłączeniem od łona matki żywego płodu, zachowującego zdolność do samodzielnego życia pozamacicznego. Czyli ten próg personalizacji jednostki płodowej obejmował kryterium narodzin i kryterium zdolności do życia pozamacicznego i to, co pytała pani doktor Emilia, kiedy to jajo płodowe staje się człowiekiem, to cytując jeden z podręczników do położnictwa funkcjonujących w okresie PRL-u, wówczas kiedy następuje, przepraszam za ten język, ale dosłownie cytuję, przerżnięcie broły płodu przez drogi rodne kobiety. Czyli tak opisywano proces uczłowieczenia, humanizacji, w dalszym znaczeniu już personalizacji, przede wszystkim porodu. I oczywiście w następstwie tego takiego obranego przez prawodawcę PRL-u deskryptywnego kierunku definiowania porządków życia osobowego, komentatorzy w doktrynie prawnej formułowali twierdzenia, i tutaj cytat, że nie są zwłokami ludzkimi zwłoki dziecka donoszonego, czyli nawet tego dziecka, które było donoszone do 38-39 tygodnia ciąży, które przyszło na świat nieżywe, gdyż człowiekiem jest tylko ten, kto już wiódł samoistny żywot poza łonem matki, a byt ten rozpoczyna się z chwilą zupełnego odłączenia żywego dziecka od łona matki. I oczywiście w konsekwencji, odmawiając człowieczeństwa osobowego żywym płodom, systematycznie kwestionowano ludzki status zwłok płodowych. Te zaś jedynie pozornie miały wykazywać zewnętrzne cechy ciała ludzkiego, w istocie nie będąc nim ani jako żywe, ani jako martwe. I to jest rzecz ciekawa, że żyjemy faktycznie w tym nurcie kulturowym, o którym mówił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, scjentyzmu, technicyzmu, głębokiego pozytywizmu, gdzie całe nasze poznanie jest oparte na doświadczeniu zmysłowym. I rzecz paradoksalna, jeśli byśmy wzięli zwłoki dziecka, które zmarło w wyniku śmierci wewnątrzmacicznej w 38 tygodniu ciąży, i noworodka, który umiera dwie doby po narodzeniu, i mielibyśmy na podstawie tych przesłanek właśnie sensualnych, zmysłowych określić, który z tych materiałów, bo faktycznie w tym podejściu materialistycznym tak należałoby mówić, są zwłokami ludzkimi, a które nie, to wówczas widzimy, że oczywiście na to poznanie zmysłowe, na to poznanie, doświadczenie empiryczne nakłada nam się ideologia i nakładała nam się w okresie PRL-u, stwierdzając, że identycznie wyglądające zwłoki pod każdym innym względem, jakimkolwiek byśmy ich nie określali, biomedycznym, okazują się być czymś całkowicie innym. W przypadku zwłok dziecka, które zmarło dwie doby po zwłokami ludzkimi, w przypadku dziecka, które zmarło w 38 tygodniu ciąży, ale jeszcze była to śmierć wewnątrzmaciczna, czy w trakcie porodu, tylko odpadem. I na poparcie tego poglądu podnoszono, i tutaj daję cytat, że noworodek, który nie żył, nie był nigdy człowiekiem. Ciało jego ma tylko pozory ciała dziecka, które zmarło. To jest cytat z tej literatury prawniczej komentującej wówczas obowiązujące przepisy, co oczywiście nieuchronnie przekładało się na niemożność organizacji pochówku rodzinnego.
Minister gospodarki komunalnej zarządzeniem z dnia 27 września 1962 roku wykluczył sporządzenie karty zgonu płodom, noworodkom martwo urodzonym oraz noworodkom żywo urodzonym, aczkolwiek niezdolnym do życia i umierającym przed upływem 24 godzin od porodu. Czyli widzimy, że niezależnie od tego, czy doszło do utraty dziecka poniżej 22 tygodnia ciąży, czyli wtedy, kiedy mówimy o poronieniu samoistnym, czy pomiędzy 22 a 39 tygodniem, czyli martwym już urodzeniu. Ale nawet jeśli ten poród przebiegł pomyślnie, ale ta śmierć nastąpiła w okresie już perinatalnym, w pierwszej dobie, to wówczas i tak zwłoki tego dziecka były traktowane jak odpad medyczny. Czyli rodzice nie mogli uzyskać karty zgonu, nie dysponowali prawem do sprawienia rodzinnego pogrzebu poronionemu czy martwo urodzonemu płodowi. I wówczas dominującą metodą rozwiązania przez administrację szpitala problemu martwych płodów, dzieci martwo urodzonych zalegających w prosektoriach była, jak to już wskazywała pani Maria Bieńkiewicz, utylizacja przez spopielenie. Przy czym jeśli mówimy przez spopielenie, to nam się to kojarzy dzisiaj z praktyką spopielenia zwłoki, całym rytuałem funeralnym, pochówkowym. Tymczasem to po prostu było bardzo często palenie ciał dzieci w piecach szpitalnych zaraz ze śmieciami. Bezpośredni kontakt z ciałem dziecka poronionego, czyli już schodzimy do tego tygodnia, poniżej, do wieku ciążowego poniżej 22 tygodnia ciąży, był w opinii starszych pokoleń wysoce stresogenny. Stąd zalecano personelowi medycznemu, i to ten pogląd wyszedł z Wielkiej Brytanii, mniej więcej do lat 70. XX wieku, ale w innych krajach jeszcze później, separowanie rodziców od zwłok płodowych. Obawiano się, dlaczego to robiono? Ponieważ obawiano się symbolicznego skażenia matki, emocjonalnego wstrząsu, który kobieta mogłaby przeżyć w kontakcie ze zwłokami płodowymi, czyli zwłokami dziecka zmarłego poniżej 22 tygodnia ciąży. Kobiety w wieku reprodukcyjnym, która oglądając te zwłoki mogła doświadczyć procesu żałoby i zarówno widok tych zwłok, jak i ten proces żalu mogło odcisnąć negatywne piętno na dalszych planach prokreacyjnych i stać się czynnikiem zniechęcającym pacjentki do zachodzenia w kolejnej ciąży. I dlatego też mniej więcej do połowy lat 70. w ogóle kobietom nie okazywano zwłok dzieci, które rodziły się właśnie w ramach porodów przedwczesnych czy w wyniku poronień samoistnych. Potem następuje tendencja całkowicie biegunowa, mianowicie przeciwstawna tendencja, ona jest wykształcona na skutek opublikowanych zaleceń w 1985 roku Królewskiej Komisji Położnictwa i Ginekologii, to też oczywiście wątek Wielkiej Brytanii. I te rekomendacje przynaglały rodziców do szeroko rozbudowanego kontaktu ze zwłokami dziecka. Po pierwsze kontaktu z martwym dzieckiem, następnie trzymania go na rękach, ubrania zmarłego w przygotowaną odzież pogrzebową, jeżeli było to możliwe, osobistego złożenia zwłok do trumny, utrwalenia ostatniego spotkania w formie pewnych pamiątek, jak chociażby w formie odcisków dłoni, stóp, kosm, kawłosów, pamiątkowych zdjęć, o ile sytuacja kliniczna na to pozwalała i wiek ciąży. I wówczas żywiono przekonanie o tym, że jest o wiele wyższe ryzyko znaczącego skomplikowania żałoby, jeżeli tego kontaktu nie będzie. Stąd ten kontakt powinien być zapewniany rutynowo, niezależnie od woli pacjentki. Mówię z naciskiem pacjentki, ponieważ tutaj jakby postawa ojca w ogóle nie była brana pod uwagę. Obecnie natomiast mamy stanowisko pośrednie, ono także wywodzi się z Wielkiej Brytanii, rekomendowane przez dwie niezależne jednostki, m.in. tą Królewską Komisję Położnictwa i Ginekologii od 2010 roku. Te standardy tam obowiązują i faktycznie rezonują na kolejne kraje. I uznaje się, że ukazanie roniącym na oddziale położniczym integralnie zachowanych zwłok poronionego dziecka i zapewnienie im bliskiego kontaktu fizycznego rodziców z tym dzieckiem nie powinno stanowić rutynowej praktyki, ale być rezultatem indywidualnie warunkowanej decyzji rodziców odpowiednio przygotowanych przez położną do pożegnalnego spotkania. Oczywiście to trzeba właściwie rozumieć, żebyśmy w tej sytuacji już śmierci dziecka w warunkach niezawinionych nie nakładali także na decyzję o przyjęciu, o kontakcie ze zmarłym dzieckiem mentalności pro-choice. Tu bardziej chodzi o to, żeby rodziców właściwie do tego spotkania przygotować,
Poprzednie regulacje wskazywały, że ten kontakt po prostu ma być, wynikać z pewnej rutyny procedur szpitalnych. Większy nacisk jest położony na towarzyszenie personelu medycznego, ażeby on położną zwłaszcza, która powinna właściwie przygotować rodziców na to trudne doświadczenie. I co ciekawe, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne podkreśla psychoprofilaktyczne znaczenie oglądu zwłok dla przebiegu zdrowienia osieroconych. I tutaj przytoczę cytat, nawiązanie kontaktu z dzieckiem sprawia, stwierdzają autorzy tych rekomendacji, że jego śmierć, śmierć tego dziecka staje się prawdziwa i nieodwracalna. To jest pierwsza kwestia. Druga, zapobiega to uruchomieniu przewlekle działających mechanizmów wyparcia, zaprzeczenia czy dysocjacji, które w konsekwencji mogą wpływać na przedłużający się proces żałoby oraz wystąpienie procesów psychopatologicznych, to jest koniec cytatu. Czyli widzimy, że Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jednak zaleca kontakt ze zwłokami dziecka martwo urodzonego czy dziecka poronionego, właściwie przygotowany. Podobnie także liczne doniesienia z badań empirycznych potwierdzają te korzystne następstwa kontaktu, okazania partnerom zwłok dziecka małżonkom i możliwości zapewnienia im kontaktu z tymi dziećmi, o ile wcześniej byli poinformowani o takiej możliwości, to jest raz, i dwa, dobrowolnie ją zaakceptowali. Jeżeli natomiast ten kontakt był niepoprzedzony właściwym przygotowaniem z ciałem zmarłego, podjęty nawet wbrew woli roniących lub też nie tylko wbrew woli, ale także wtedy, kiedy ten kontakt był zbyt krótki w stosunku do potrzeb rodziców, to powodował, jak wskazywały badania empiryczne, bolesne skutki afektywne, nie wykluczając wystąpienia symptomów zespołu stresu pourazowego, objawów depresyjnych, dezorganizacji, rozwoju przywiązania rodzicielskiego w nowej ciąży. Czyli nawet to nieprzygotowane spotkanie z ciałem dziecka martwo urodzonego rzutowało nie tylko na bezpośrednie następstwa afektywne, nawet zespół stresu pourazowego, ale także na dynamikę rozwoju, działało w sposób hamujący, dynamikę rozwoju przywiązania rodzicielskiego do kolejno poczętego dziecka. W tym najnowszym podejściu, czyli tym podejściu umiarkowanym, dochodzi do głosu zasada autonomii pacjenta i jej wyższość nad domniemaną zasadą dobroczynności działania personelu leczącego, zarówno kiedy rodzicom nie okazywano zwłok, jak i kiedy tych rodziców przymuszano do kontaktu ze zwłokami dziecka martwo urodzonego. W jednym i w drugim przypadku oczywiście dochodziła do głosu ta zasada takiego paternalizmu zespołu leczącego. Przy czym trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że kiedy mówimy o kontakcie ze zwłokami dziecka martwo urodzonego, my nie przesądzamy o tym, że to dziecko nie będzie miało pogrzebu. Jeśli rodzice nie są w stanie udźwignąć emocjonalnie kontaktu ze zwłokami dziecka, to oczywiście nie zamyka to drogi do pochówku, o czym też za chwilę może uda mi się dwa słowa powiedzieć. Ale badania wyraźnie pokazują, że niebagatelne znaczenie ma przygotowanie, ale również sposób okazania tych zwłok i szczątków płodowych tej osieroconej parze i formułowane przy tym komunikaty. I w badaniach narracyjnych, ja tutaj Państwu chcę przywołać badania narracyjne ojców, dlatego że gdyby Państwo wzięli badania z połowy lat 80. ze Szwecji, w sytuacji śmierci dziecka okołoporodowej, 34., 35. tydzień, to wówczas ci badacze oczywiście skupiali się na postawie personelu medycznego wobec martwo urodzonego dziecka i w odniesieniu do kobiety. Natomiast w ogóle nie brano pod uwagę mężczyzny, dla którego to doświadczenie miało być całkowicie emocjonalnie indyferentne, obojętne. Nie brano pod uwagę tego, że martwy poród, urodzenie dziecka martwego może w jakikolwiek sposób zaciągnąć negatywne konsekwencje dla mężczyzny. Dlatego tutaj chcę przywołać te badania narracyjne ojców. Ci ojcowie w tych badaniach wskazywali jako traumatyzujące okoliczności. W jakich okolicznościach to okazanie ciała dziecka okazało się traumatyzujące. Kiedy przedstawiono im nagie ciało dziecka w misce nerkowej. Następnie nie przekazano informacji o widocznych zniekształceniach zwłok, zanim to ciało zostało okazane. Kiedy ci rodzice, nie będąc wcześniej poinformowani, dostrzegali ubytki skóry, zwłaszcza na twarzy, czy zmiany pośmiertne, ojcowie dużą uwagę przywiązywali do nomenklatury, która dewaluowała fizjonomię dziecka w tej narracji personelu medycznego.
Także krytycznie wyrażali swoje opinie o tym pośpiechu, który towarzyszył pożegnalnemu spotkaniu, a który był determinowany przez personel medyczny, jego krótkotrwałość i obecność osób postronnych. Natomiast jakie wartościowe działania personelu medycznego, tym razem już rodzice, czyli zróżnicowani płciowo razem w tej komplementarności, wskazywali? Po pierwsze, opisanie wyglądu dziecka przed jego okazaniem, czyli to jest pewna racjonalizacja. Następnie traktowanie poronionego płodu czy poronionego dziecka z szacunkiem, kiedy personel medyczny okazywał pietyzm wobec zwłok dziecka martwo urodzonego czy poronionego. Kiedy personel przypisywał status pełnowartościowego dziecka temu, które trzymali na rękach rodzice. Kiedy personel podkreślał jego piękno, jego niepowtarzalność, zwracał się do tego dziecka po imieniu, imieniem wybranym przez partnerów czy małżonków, wyjaśniał osierocnym zmiany w wyglądzie, ciepłocie zwłok na skutek tych procesów tanatomorficznych, zapewniał wystarczający czas na pożegnanie, udzielał szczegółowych rad, jak obchodzić się z martwym ciałem dziecka, w jaki sposób przygotować pamiątki po zmarłym. Powszechnie rekomendowanym rozwiązaniem jest zorganizowanie w zakładzie leczniczym, który ma oddział położniczy, obszernej i estetycznej sali pożegnań z chłodnią na zapleczu i pomieszczeniem służącym do przygotowania zwłok dziecka, które będą zlokalizowane w pobliżu tylnego wejścia do szpitala, nieużywanego powszechnie przez pacjentów. I dobrze, aby ta sala była odrębna od kostnicy, od zakładu patomorfologii, czyli bardziej w takim ujęciu intymnym, nie kojarzonym z jakimiś działaniami biomedycznymi. I centralnym elementem wyposażenia takiej sali, jak wskazują badania, powinien pozostawać stół z symbolami religijnymi, tutaj na to kładę nacisk, na którym składa się ciało dziecka z osłoniętymi deformacjami lub wadami. Oczywiście w odpowiedzi na prośbę rodziców o okazanie tych wad, te widoczne zniekształcenia czy ubytki personel powinien wyjaśnić stosownym komentarzem. Ważne jest to, że aby dzieciom anencefalicznym ubrać czapeczki z wypełnioną ligliną, zanim zostaną przedstawione rodzicom. I oczywiście do decyzji rodziców należy określenie formy, przebiegu, uczestników tego spotkania pożegnalnego. W przypadku wczesnych ciąż, kiedy nie sposób wyodrębnić zwłok dziecka, zwłok płodowych z tego materiału poronnego, tak naprawdę całość tkanek najczęściej powinno się złożyć w urnie i udostępnić rodzicom w sali pożegnań. Jeśli takiej sali pożegnań nie ma, a mało których szpital ją posiada, to ciało dziecka przedstawia się najczęściej w gabinecie zabiegowym, ale wówczas z zasięgu wzroku rodziców koniecznie należy usunąć wszystkie narzędzia medyczne, naczynia, worki wykorzystywane do przechowywania i transportu zwłok. I drodzy Państwo, ta pozytywna postawa pielęgniarek i położnych, w skrócie nakreślona, ona wzmacnia poczucie tożsamości rodzicielskiej osieroconych małżonków. To jest niezwykle istotne, aby ten proces kształtowania tożsamości rodzicielskiej obojga, i mężczyzny, i kobiety, rozpoczął się jeszcze na oddziale położniczym. Niweluje także obawy przed bezdusznym sprowadzeniem ich cierpienia, o tym rodzice bardzo często mówią, cierpienia i straty jedynie do takiej jednostki statystycznej. Obniża także lęk partnerów przed zobaczeniem zwłok dziecka i pozwala im czerpać możliwie najwięcej z tego doświadczenia pożegnania ze zmarłym, a tym samym inicjować proces żałoby. I przy tak wspierającym podejściu personelu medycznego, rodzice, jeśli było to możliwe ze względu na stan zwłok, w trakcie tego pożegnalnego spotkania później relacjonowali w badaniach swoje zachowania, przytulali i całowali utracone dziecko, wpatrywali się w jego twarz, nosili je na rękach, na dłoni, rozmawiali z nim, dokonywali toalety, składali do malutkiego becika, rożka lub na serwecie chirurgicznej i realizowali tak naprawdę takie czynności, które przy pomyślnym przebiegu ciąży naturalnie podjęliby, opiekując się żywym noworodkiem. Ja tutaj chcę na marginesie dodać, że niestety, ale te ciąże, które były terminowane, dzieci, które były uśmiercane ze względów tak zwanych medycznych, tak to najczęściej w literaturze się mówi, a pod względem oceny etycznej eugenicznych, w Wielkiej Brytanii zostały zneutralizowane właśnie w ten sposób, że na sytuację aborcji eugenicznej projektowano zachowania, które dotyczyły strat niezawinionych, czyli poronień.
I teraz rodzice, którzy otrzymywali, rodzice w ogóle w Wielkiej Brytanii, którzy decydują się na aborcję eugeniczną, nie rozpatrują tego w kategoriach no, czynu moralnie niesłusznego czy niegodziwego, wprost przeciwnie, uznają to za akt miłosierdzia. I ci rodzice bardzo często właśnie wykonują te wszystkie rzeczy, o których Państwu mówiłem. Oni tulą to dziecko po dokonanej aborcji, bo wiadomo, że aborcja eugeniczna już jest dokonywana w tych tygodniach ciąży, kiedy mamy zaawansowany rozwój prenatalny. Kontakt z ciałem dziecka, to dziecko jest oczywiście tulone, dokładnie oglądane, czy te deformacje, które były przewidziane, czy prognozowane w trakcie badań prenatalnych, one się faktycznie potwierdziły, czy się nie potwierdziły. To dzieciątko jest ubierane w przygotowane odzienie przez rodziców, jest pogrzeb, jest przygotowywana księga pamięci o tym dziecku. Zwłoki tego dziecka są fotografowane i eksponowane w mieszkaniach, na kominku, pośród no, innych okoliczności rodzinnych w ten sposób uwiecznionych. I nie stanowi to w żadnym aspekcie pewnego tabu rodzinnego. Więc tak łatwo można zneutralizować aborcję eugeniczną, projektując właśnie zachowania, które wypracowano chociażby w Wielkiej Brytanii, w tym systemie społecznym, opieki psychospołecznej nad rodzicami w procesie poronienia. Oczywiście ja chcę tutaj również zwrócić uwagę na to, że poważnym problemem partnerów czy małżonków jest częsta praktyka nieprzyjmowania przez oddziały położnicze i odmowa wykonania badań tego materiału biologicznego pochodzącego z poronień, czy tam będą zwłoki płodowe, czy także błony płodowe, do poronień, do których doszło poza szpitalem, przeważnie w domu. I to jest pewien dramat, dlatego że z jednej strony środowiska proaborcyjne dążą do legalizacji aborcji, by zapewnić kobietom bezpieczne warunki ronienia i odpowiedni standard opieki medycznej. Tymczasem dzisiaj widzimy, że jeśli mamy do czynienia z wczesnymi ciążami, kiedy stwierdzane jest poronienie zatrzymane, to lekarze przepisują farmakologię i wysyłają kobiety do domów. I to jest rzecz paradoksalna. Aborcję należy zalegalizować, by to poronienie sztuczne można było dokonać w szpitalu ze względu na powikłania biomedyczne, położnicze, które mogą wystąpić. Natomiast jeśli to jest poronienie samoistne, kobieta dostaje farmakologię i jest jeszcze przekonywana do tego, że to jest możliwie najlepsze rozwiązanie pod względem fizjologicznym, jest wysyłana do domu. W tym Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka naprawdę ja nie jestem w stanie zliczyć kobiet, które ledwo zostały odratowane po zastosowaniu tych środków farmakologicznych poronnych przy poronieniu zatrzymanym, kiedy było wiadomo, że oczywiście dzieciątko nie żyje, w domu. Kobieta ma dwójkę dzieci, ma trójkę dzieci, niejednokrotnie to jeszcze jest to jakaś rodzina wielopokoleniowa, męża czy partnera nie ma w domu i ona ma przeżyć to poronienie w takich warunkach, które nie zapewniają jej absolutnie takich standardów intymności, a przede wszystkim bez opieki medycznej. To jest jedna kwestia, że ryzyko powikłań biomedycznych, dwa, logistyczna organizacja tego poronienia, żeby dzieci nie było w domu, żeby kobieta nie musiała martwić się o to, czy za chwilę dziecko starsze kilkanaście miesięcy, no powiedzmy 2-3 lata, nie wbiegnie do łazienki i nie zobaczy tego, co się tam dzieje. Trzecia kwestia, w jaki sposób ta kobieta zabezpieczy tkanki dziecka, które są wydalane, czy będzie w stanie je przechwycić, czy nie będzie w stanie je przechwycić. Jeśli nie będzie, to oczywiście te tkanki trafią do sanitariatu. To jest, tutaj już jest proces indywidualnie warunkowany, czy takie zdarzenie wywoła traumę u tej kobiety. Chociaż z tego, co mówią badania, forma zakończenia poronienia, czy farmakologiczna, chirurgiczna, nie jest zróżnicowana pod względem jakiegoś większego ryzyka zaburzeń psychicznych, czy właśnie konsekwencji afektywnych, ale niemniej jednak jest to zawsze pewne indywidualne uwarunkowanie i nie zawsze w tych badaniach bierze się pod uwagę, że ta forma farmakologiczna zakończy się przechwyceniem tkanek. Bo miejmy jeszcze świadomość, to jest czwarta rzecz, że bardzo często to może dotyczyć kobiet, które po raz pierwszy są w ciąży i one nie wiedzą, bo skąd mają wiedzieć, jak wygląda proces poronienia. Jakieś silniejsze parcie w zależności od tygodnia ciąży i niestety potem to wszystko dzieje się już w sposób trudny do przewidzenia. I kolejna sprawa, a jeśli te ciało dziecka, te tkanki zostaną zabezpieczone, rodzice stają wówczas przed ogromnym problemem, bo nie mają jak dziecka pochować. Po pierwsze, pomimo wbrew regulacji, które mamy w Polsce, żaden lekarz nie wystawi karty zgonu i karty martwego urodzenia.
Po drugie, tak jak właśnie w tym akapicie o tym teraz mówię, jeśli ta kobieta wezwie pogotowie, nawet z pogotowiem zostanie wywieziona na szpitalny oddział ratunkowy, szczątki dziecka nie będą wzięte do zakładu patomorfologii, więc pytanie, gdzie kobieta ma te szczątki przetrzymywać, czy zwłoki dziecka? No najlepiej w zakładzie pogrzebowym, ale rodzice nie są przygotowani do sytuacji straty, bo nikt do sytuacji straty nikogo nie przygotowuje. Więc bywa tak, że rodzice trzymają te zwłoki tego dziecka, czy szczątki, w lodówce, czy w zamrażarce. I choćby rodzice wykonali badania genetyczne stwierdzające płeć, nie będą mieli dokumentów do pogrzebu, dziecka nie pochowią. I wówczas zaczyna się cały kordon utarczek z personelem medycznym, z tymi lekarzami, którzy są jako przez prawo wskazani, którzy powinni tę dokumentację wydać. Bardzo często kończy się na tym, że ja też wielokrotnie zachęcam w takiej skrajnej sytuacji, żeby rodzice udali się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrzekli się prawa do pochówku, a zwłoki zostawili urzędnikom na biurku. Bo tylko wtedy ten wstrząs ich wykazuje, zmusza do jakiegokolwiek działania. Bo tak to oczywiście ci rodzice chodzą od Annasza do Kajfasza. A jeśli rodzice się zrzekną, to obowiązek pochówku przechodzi na gminę. Więc widzimy, że kobiety obecnie w sytuacji poronienia są zachęcane do tego fizjologicznego, czyli naturalnego, jeśli jest poronienie zatrzymane, bądź farmakologicznego rozwiązania ciąży, najlepiej w domu, bo ta kobieta nie będzie zajmować łóżka, położne nie będą musiały się nim prowadzić tego poronienia w szpitalu, nie generuje to kosztów, niech sobie sama radzi w domu. Ale kiedy wychodzi na sztandard kwestia aborcji, no to mówimy o opiece biomedycznej, którą należy kobietom absolutnie zapewnić. Oczywiście wiemy o tym, że standardy postępowania z rodzicami po stracie prenatalnej, wczesnoprenatalnej są określane na poziomie administracji rządowej, czy to ministerialnej, czy samorządowej, tak byśmy to określili. Ostatnie rekomendacje dotyczące standardu organizacji opieki okołoporodowej zostało wydane w 2018 roku, o ile dobrze pamiętam, rozporządzenie ministra zdrowia. Tutaj wycofano pojęcie niepowodzenia położniczego i zastosowano sytuację szczególną w położnictwie. Ale co ciekawe, te ministerialne standardy opieki zwracają uwagę na respektowanie stanu emocjonalnego pacjentki, na adekwatną właśnie postawę empatyczną personelu względem tej kobiety roniącej, na język komunikacji zespołu leczącego, na rozpoznanie potrzeb, oczekiwań roniącej, zapewnienie intymnych warunków badań i zabiegów, zagwarantowanie udziału w procesach decyzyjnych. Oczywiście zależnie od woli położnicy, położnica może skorzystać z pomocy psychologicznej, wsparcia duchownego. Jak już mówiłem, to okazanie zwłok dziecka nie jest postępowaniem rutynowym. Niemniej jednak, co symptomatyczne, te standardy wskazują na konieczność udzielenia pomocy członkom zespołu leczącego, czyli personelowi medycznemu oddziału położniczego, w związku z doznawanym w pracy zawodowej obciążeniem emocjonalnym, a całkowicie pomija jakąkolwiek rolę i formę wsparcia dla ojca dziecka. Ojciec dziecka jest potraktowany jako osoba trzecia, jako osoba towarzysząca, partner kobiety. Mężczyzna występuje jedynie w roli osoby bliskiej. I tutaj ta partycypacja mężczyzny w wydarzeniu poronienia jest warunkowana wolą kobiety, a jego obecność i wartość i znaczenie jego obecności na oddziale położniczym jest wyznaczona wyłącznie zasięgiem potrzeb roniącej matki. I oczywiście taka logika ułożenia i waloryzacji relacji personelu medycznego z ojcem dziecka, ona pogłębia dominujące w społeczeństwie negatywne schematy myślowe, feminizujące ciąże, które jednostronnie ogniskują uwagę społeczną na matce i deprecjonują doświadczenie ojcowskie. A doskonale z badań wiemy, że im bardziej ojciec jest zaangażowany w ten proces żałoby, tym szybciej postępuje proces zdrowienia kobiety po stracie. Mamy te schematy, w których ojciec jest jakby wykluczany, ma być sprowadzony do roli ośrodka terapeutycznego. On nie doświadcza skutków poronień, nie uzewnętrznia swoich emocji. Raz, żeby kobiety nie obciążać, a dwa, on powinien wejść w rolę zadaniową. Więc to jest rzecz zadziwiająca, że w tych standardach ministerialnych prawidłowa komunikacja z ojcem dziecka i empatyczne towarzyszenie ojcu jest wyraźnie zaniedbana. Ale administracja rządowa na poziomie wojewodów wydaje także rekomendacje dla oddziałów położniczych.
I takie rekomendacje wydali wojewodowie, wojewoda lubelski, opolski. Ja natomiast uczestniczyłem w opracowaniu rekomendacji dla województwa kujawsko-pomorskiego. One noszą tytuł następujący. Niekorzystne zakończenie ciąży, rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Na czym polega odmienność tych rekomendacji kujawsko-pomorskich od rekomendacji wydawanych przez innych wojewodów, czy tych standardów opieki okołoporodowej wydawanych przez ministra? Przede wszystkim na tym, to już sam tytuł dokumentu uznaje, że podmiotem niepowodzenia położniczego, czy podmiotami, czy też tej sytuacji szczególnej jest tracone dziecko i jego rodzice, czyli mamy trzy podmioty, a nie tylko i wyłącznie kobietę samą, a więc nie samą pacjentkę. Już tylko w tym aspekcie dostrzegalna jest zastosowana w instrukcji holistyczna perspektywa familiologiczna. Poronienie jest wydarzeniem rodzinnym, jest wydarzeniem małżeńskim. I dokument sam w sobie zawiera trójdzielną strukturę adresowaną do kadry kierowniczej, do personelu medycznego i do samych rodziców. I autorzy rekomendacji zalecają kadrze kierowniczej organizacji odpowiednich szkoleń dla zespołu leczącego. To jest w każdych rekomendacjach jest to wskazane. Natomiast to, co jest tutaj szczególnie ważne, to personel medyczny otrzymuje w rekomendacjach wojewody pogłębione zrozumienie profesjonalizmu zawodowego, który nie wyklucza takiej empatycznej relacji z pacjentką, jej ojcem dziecka, jej rodziną szeroko pojętą, ale wprost ją zakłada. Ten dokument informuje o psychospołecznych skutkach negatywnych postaw pracowników oddziału dla intensyfikacji następstw poronienia u rodziców, ale także ich długofalowych konsekwencji. I przyjmuje za absolutnie podstawowe normy, tutaj takie cytaty, zapewnienie dziecku warunków godnego umierania. Kolejny cytat, indywidualne, podmiotowe, godne traktowanie ciała dziecka. Kolejny cytat, indywidualne, podmiotowe traktowanie rodziców. Czyli wyraźnie kładzie się nacisk na normę personalistyczną. I standardy identyfikują mężczyznę jako równorzędny matce podmiot opieki personelu medycznego, choć oczywiście ta pomoc udzielana przez personel medyczny jest zróżnicowana w odniesieniu do matki. Niepotrzebne, bardzo dziękuję. Dobrze, w odniesieniu do matki, w odniesieniu do ojca, to jest rzecz oczywista. Drodzy Państwo, niestety wbrew ogłaszanym rekomendacjom, bo rekomendacje niejednokrotnie, chociaż w województwie kujawsko-pomorskim, one nie były dokumentami zapisanymi na papierze. Dlatego, że pacjentka otrzymywała kartę informacyjną na oddziale położniczym, wychodząc z oddziału położniczego, kartę informacyjną nie procesu leczenia, tylko dotyczącą psychospołecznych aspektów straty, gdzie zapoznawała się z dwoma wariantami pogrzebu razem z ojcem dziecka. Ale niestety te rekomendacje i wychodząc z oddziału również jej pobyt podlegał ewaluacji. Powinna ocenić to, w jaki sposób była traktowana. Ale wbrew tym rekomendacjom, i to jest ostatni punkt, który chcę powiedzieć, i standardom, jakość opieki szpitalnej w Polsce sprawowanej nad pacjentkami tracącymi dzieci w wyniku poronienia, no okazuje się co najmniej niezadowalający. Jeśli wziąć pod uwagę raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2020, NIK przeprowadził wizytację w 37 szpitalach, to ten raport ukazuje nam liczne błędy i zaniedbania. Oczywiście możemy powiedzieć, że w mojej osobistej ocenie i tak jest to raport dość łagodnie formułujący konkluzje. Łagodnie. Natomiast no, autorytet instytucji wizytującej no, skłania jednak do uznania tych wniosków za wiarygodne, rzetelne i obiektywne. Chcę się odnieść tylko do jednej kwestii z tego raportu, mianowicie zastrzeżenia w stosunku do zwłoki szczątków płodowych. I tutaj Państwu chcę przytoczyć nieco dłuższy cytat. W ponad połowie jednostek stwierdzono nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych oraz poronionych. Proces ten był nierzetelnie dokumentowany, a stosowane wzory dokumentów potwierdzających decyzję pacjentek o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa do pochówku dziecka mogło wprowadzać w błąd i w konsekwencji uniemożliwiać pochówek. 6 szpitali przekazywało zwłoki dzieci do badań histopatologicznych podmiotom zewnętrznym bez zastrzeżenia obowiązku ich zwrotu, co uniemożliwiało ich pochowanie, a w połowie analizowanych przypadków doprowadziło do utylizacji ciał na zlecenie podmiotów wykonujących badania. W 2 szpitalach zwłoki dzieci martwo urodzonych, kwalifikowane jako odpady medyczne,
i przekazywano do odpady medyczne i przekazywano do utylizacji. To pokazuje, że zresztą nawet i ta praktyka, wieloletnie doświadczenia w ramach Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, że naprawdę rekomendacje nawet w tych województwach, w których zostały wprowadzone przez wojewodów, czy też rekomendacje wydawane jako standardy opieki okołoporodowej przez ministerstwa, pozostają bardzo często suchymi zapisami na papierze, natomiast personel medyczny funkcjonuje w ramach tego paradygmatu, o którym mówiła pani doktor Emilia, mianowicie takiego biologistycznego, biomedycznego, proaborcyjnego. Bardzo dziękuję.